to zmora kierowców. To jest chyba najbardziej uczęszczany most w naszym mieście. Tak naprawdę tutaj odbywa się także duży ruch tranzytowy. Proszę sobie wyobrazić, że ostatni remont tego mostu miał miejsce 25 lat temu. Przez 25 lat, dzień po dniu, ten most pracował pod różnymi pojazdami, zarówno osobowymi, jak i ciężarowymi autobusami. Nadszedł czas, żeby to, co zostało zniszczone przez ten transport, naprawić. To nie jest remont całościowy, to podkreślam, bo ten całościowy miał 25 lat temu miejsce, kiedy byliśmy po ogromnej powodzi Krakowa i rzeczywiście ten most, konstrukcja tego mostu była istotnie naruszona. Teraz dokonujemy remontu przede wszystkim płyty, jak tutaj widać, ale także chodników, które były strasznie zniszczone, także tego uzbrojenia. Natomiast konstrukcja sama pozostaje, stąd często pojawiają się pytania, dlaczego na ten czas remontu nie zbudowaliśmy zastępczego mostu. No to muszę powiedzieć jasno, że budowa zastępczego mostu to nie jest tylko postawienie tego mostu, ale zrobienie dodatkowych połączeń, czyli zabrałoby to co najmniej kolejne 4 miesiące, tymczasem ten remont będzie trwał 4 miesiące. W połowie października skończymy. Choć muszę jasno powiedzieć, że ruch po jednym pasie w każdą ze stron będzie jeszcze trwał do połowy listopada. To jest związane już nie z remontem mostu, tylko z remontem skrzyżowania Kościuszki, Zwierzyniecka, Aleja Trzech Wieszczów i Most Dębnicki z tego powodu, że musimy wejść na remont tej części drogi. Mieliśmy nadzieję, że uda się nam to w pełni skoordynować. Koordynujemy tylko przez około 2 miesiące z tego remontu i remontu skrzyżowania. To z tego względu, że jeszcze nie uzyskaliśmy decyzji Centrum Unijnych Projektów Transportowych na podpisanie umowy, stąd przesunięcie w czasie umowy, mimo że przetarg został rozstrzygnięty o czasie i nie było żadnych zaskarżeń. Tym niemniej, rozmawiałem z wykonawcą, zrobi wszystko. Na szczęście jest to firma krakowska, rozumiejąca sytuację naszego miasta i zobowiązali się, że do połowy listopada zamkną ten remont, więc w pełni przejazd przez Most Dębnicki w obie strony po dwóch pasach będzie się od połowy listopada mógł odbywać.